kochani, na kanale Kitchen Book TV. Bohumir pokaże Wam się wspaniały przepis na... Menu eseto. Dzień dobry. Menu eseto. Marynowany hermelín, neboli nakládaný hermelín. Marynowany camembert po polsku, chcecieli. A jest to jedna z przystawek takich tradycyjnych, która w Czechach jest dosyć popularna ze względu na to, że Czesi piją piwo, lubią piwo. No i taka przekąska do piwa to jest właśnie camembert marynowany. Dzisiaj Wam pokażę taką receptę, która no, jest to taka troszeczkę specyficzna, bo nie trzeba wtedy czekać tydzień, zanim ten camembert się przeleży, się zmarynuje. Można ten proces troszeczkę przyspieszyć. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od camembertu. Nie musi to być camembert, który jest z górnej półki. Wystarczy po prostu zwykły camembert. Karolina, ja Cię poproszę, wlej oliwę. Używamy olej rzepakowy. I ten olej rzepakowy sobie podgrzejemy. Do garnka? Do garnka, śmiało. Starczy? Cało. Bo ty lubisz pić piwo? Tak mówisz, takie do piwa? Powiem Ci tak. Pozwolę dzisiaj sobie na coś, co normalnie w pracy, wiadomo, nie możemy stosować. I to jest to, że dzisiaj sobie tak relaksacyjnie będę popijał do tego piwko. Oczywiście, żeby nie było, to dla wszystkich widzów na zdrowie. Oczywiście, że lubię piwo. Urodziłem się w Pilznie, no nie widać. Tak, proszę dać, a jeszcze poczekaj chwileczkę, bo mamy tutaj przyprawy przygotowane. Liść laurowy, tymianek, rozmaryn i żele angielskie. To żele angielskie użyłem moździerz, troszeczkę rozbić, bo wtedy puszczą więcej aromatu. Liść laurowy zrobię tak, że pokruszę, wsypuję żola i można dać na mały ogień bardzo wolno rozgrzewać tą oliwę. No i teraz najważniejsze. Obierzemy sobie czosnek. Można oczywiście zamiast żół, które użyliśmy, suszonych, użyć świeże. Wiadomo, oprócz liściu laurowego. Ten czosnek będziemy potrzebowali na dwie rzeczy. Po pierwsze, na drobniutko pokrojony damy do środka camemberta i część pokroimy na plasterki i wrzucimy później, jak już nam oliwa ostygnie mniej więcej na 80 stopni, do oliwy, do oleju. Teraz to wyrzucamy, ręce umyć. Jest dobry ten czosnek, bo się ręce kleją. Tak, to tak można czosnek? Tak. Bo zawiera, wiesz, nie jest wysuszony, zawiera soki. O, szmatyczek na patyczek. Ja go sobie zostawię tutaj. No i teraz, co robimy? Wiesz, można też robić bez czosnku, ale ja uważam, że czosnek w każdej postaci jest rewelacyjny. Dokładnie, bardzo lubimy. No, ja się nie dziwię. W Czechach też, także mamy tutaj przygotowany camembert. Teraz tak, odłożymy sobie na tą ilość mniej więcej te dwa ząbki, no i resztę przygotujemy. Umyję nóż. I pokroimy sobie czosnek. Jeżeli ktoś komuś nie chce kroić, to można oczywiście użyć przeciskarka, wyciskarka. Jak już kroimy czosnek, to sobie zrobimy plasterki czosnku później do oliwy. Dobra, czosnek na plasterki. Tak. Mamy przygotowane. Mamy cztery camemberty, czyli na cztery części. Tak. Teraz mamy już przygotowane camemberty. Zrobimy sobie jedną rzecz. Damy do lodówki. To jest do miseczki. Tak.
Widzisz, akurat... Do lodówki, tak? Do lodówki. Dobra, to jak do lodówki to przykryjemy, żeby... Nie przykrywaj. Chodzi o to, żeby się teraz jak najszybciej schłodziło, bo jeżeli... to jest strasznie ten gry w tym. Camembert jest... ma temperaturę pokojową. Jakbyśmy go zalili oliwą, to co by się zrobiło? By stopniał. Jeżeli go mamy w lodówce, w półce, gdzie trzymamy, przechowujemy warzywa, to wtedy tam jest najniższa temperatura. My tą oliwę, o właśnie, jeszcze mniej, bardzo fajnie teraz widać, że już się zaczyna lekko grzać ta oliwa. Musimy uważać na jedną rzecz. Ta oliwa się nie może przygotować. Nie może mieć więcej jak 110 stopni. Aha. A jak to poznać? Sama zobaczysz. Za chwilę się zacznie lekko to wszystko mieszać, zacznie to wszystko pracować. Także to poproszę do lodówki. Tutaj to sobie zrobimy. Karolina, moim zdaniem już jest temperatura osiągnięta. Sama czujesz, że no pięknie pachnie. I to jest właśnie to, co nam da ten aromat. Jeszcze dodajemy czosnek. Ja nie czekam, że zanim ostygnie, bo widzisz, gotuje się. Dobra, widzisz jak... I zostawiamy go do wystudzenia. Zostawiamy do wystudzenia. Pilnujemy tylko, żeby czosnek właśnie nam się nie spalił. No. Olej wyschły, co teraz? Czujesz aromat? Pięknie pachnie. Dokładnie. I o to chodziło. Poproszę Cię teraz tak. Z lodówki wyjmę camembert razem z tą miską. Powinno być schłodzone, czy nam to pomoże jeszcze troszeczkę schodzić tą oliwę. No i tu bardzo ładnie widać. No. Czujesz temperaturę? O. Lodowat. A tu można dotknąć? Można. Można. Tak. I teraz co robimy? Zalewamy. Wygląda pięknie. No, poczekaj jutro. Troszeczkę tutaj dźwigniemy. Też, żeby się dostało. Trzeba podnieść, tak? Troszeczkę żeby lekko podnieść. Tam się dostało. Tak. I teraz poproszę Cię folię i do lodówki zostawiamy do jutra i cieszymy się jutro. Jak by nikt w nocy tego nie śmie. No nie, to pod zamek trzeba dawać. Ja jeżeli to robię w domu, to... To zamkniemy lodówkę. Na zamek. Tak. Minęły 24 godziny. Minęło, potwierdzam. Camembert? No pokaż. Pokaż. No, pokażę, co my tu mamy. Cierpliwie czekam. Wytrzymała dziewczyna, nie wytrzymała, wytrzymała, nie wytrzymała. Nic tu nie zmienia. Wytrzymała. No. Wygląda fantastycznie. Tu można widać po kolorze, że wszystko, ta żola przyjęło się. Nożyk. Widelec. Co? Wyciągamy? I sobie wyciągniemy. To jest wasza przystawka. Jedna z przystawek. To oczywiście. Tak. Najlepsza do piwa. Na zdrowie. Smacznego, kochani. No proszę, zasłużyłaś. Dziękuję. Za to, że wytrzymałaś. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Smacznego wam życzę. Smacznego, a na zdrowie. Nie spodziewałam się. No.